Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry'a 6. Zostaw kciuka, a jak jesteś nowy na kanale, zapomnij subskrybować tego kanału. Czerwony przycisk na dole musi być szary. No i oczywiście kliknij sobie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Jesteśmy w obozowisku. Gdzie on jest? Na dole. Nie, na górze. Clara, I've met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertad. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. Those has been broken. Okay. If we want these cranky old guerrillas to help Libertad, we need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby Tigre. Weź leki, operacja, ranga 7. Bebe Tigra, zdobądź dla mnie leki. Zdobądź medykamenty z zestrzelonego śmigłowca. Mają być prezentem od Libertad dla mamuśki szczęściary. A przy odrobinie szczęścia być może skłonią ją do wsparcia nas w walce. Zaakceptuj i śledź. Remember the three guerrilla pimps. Always be moving. Always be on talking about moment. Always kill your enemy before they kill you. Co tu jest za gierka? W sumie pierwszy raz to widzę. Graj w domino. Ej, spróbujmy. Zagrajmy. Domino to gra turowa, w której gracze układają łańcuchy kostek domina, dopasowując kropki. Jeśli gracz nie posiada kostek pasujących do destyny, musi opuścić swoją turę. Gra kończy się, gdy na stole nie da się już umieścić więcej kostek. No to wiadomo, nie? Jak się gra w domino. Zagrajmy, zobaczmy jak to jest zrobione w tej gierce. Just warning you, I'm pretty good at this. I was winning at this Let's game go. When the last revolution was just beginning. How about this? A mogę przełączyć, ok. Oh yes. Boom. Take that. Bez sensu trochę. I got nothing. I can't. Who's the best? Go. How you like that? Eat this. Oh, don't get cocky yet, my friend. Oj, niedobrze. Pass. Your turn. Nope. No nie, no. Pass. Your turn. Big play, look out. No jebo. No, nikt nie ma już do umierzenia. Pass. Nothing. Another win for me. I'll get you next time. En su madre. Well played. Dobra, idziemy stąd. Tak for fun zobaczyłem sobie jak to wygląda. Zejdźmy sobie jeszcze na dół, bo tu jest parę rzeczy do ogarnięcia. Mamy wykrzyknik jakiś. List zapisany równym pismem. Pojechałem do tej wsi, wiesz, tej, w której mieszkają ci staruszkowie. Uwielbiam jeździć tam z dostawami, bo mogą wtedy posłuchać ich opowieści o dawnej rewolucji. A kiedy zjawiłem się tam ostatnio,
Nie zostałem zupełnie nikogo. Wszyscy zniknęli. Wydaje mi się, że celowo zostawili jakieś rzeczy, ale nie mogłem wykombinować, jak się do nich dostać. Jutro po ostatniej dostawie pójdę tam znowu i spróbuję jeszcze raz. Santiago. Kolejny skarbik. Dobra, tu mogę coś sobie rozbudować. Róbmy tam coś. Niech to sobie będzie po prostu. Jakoś funkcjonowało. Nie tu. Tu. Dobra, cokolwiek tu zróbmy po prostu. Nie ma to najmniejszego znaczenia moim zdaniem. Dobra, tu wszystko. Tam jest jeszcze warsztat. Ale raczej tu nic nie mogę zrobić w tym warsztacie, bo w sumie nic nie potrzebuję. Tu mam zrobione tak, jak potrzebuję. Tu mam też ogarniętą rakietnicę tak, jak potrzebuję. Ta mi coś daje. Celność i skradanie się większe. Możemy w sumie zmienić. 14, 14. No, obsługa jest troszeczkę mniejsza. No dobra. Supremo tu nic nie będę zmieniał, chyba że mogę coś tutaj polepszyć w nim. Ale nie, no tu mam 4, tu mam, o, tu mam 1, ale obwody przemysłowe mi brakuje, no dobra. Nic tu nie poprawimy. To w ogóle... To jest najlepsze, nie? Ja tego jeszcze ani razu w ogóle tego Supremo nie użyłem w całej tej grze. W sumie tego pistoletu też nie używam. Uzbrojenie beryki mamy maksymalne, jakie się dało. Dobra, coś tam się zrobiło. Mapkę sobie otwórzmy. Mamy dwa diamenciki zaraz obok siebie. Tu jest quest, który sobie na razie odpuśćmy. Zajmijmy się diamencikami. Ja jestem w stanie tu... Schowaj. Nie chciała mi schować normalnie, więc musiałem wyjąć broń. Ptaszki ćwierkają. Sergio, przykro mi, nie mogę zostać na górze z legendami, mam obowiązki rodzinne, więc jeśli oni ruszają, to ja też. Zabrałem tyle zapasów dla La Moral, ile się dało. Żeby je znaleźć, musisz tylko nakarmić Danilo i podążać za nim. Mówiłam ci, że ten pelikan się przyda. Opiekuj się moim Danilo i powodzenia, Yadira. Co kurwa? Let's see where your Danilo leads me. Coño, your mouth is huge. Kombinezon do szybowania, ta. No kurna, może być ciężko, nie? That's my dog. Dinga. I love that dog. Jak się za bardzo oddalam, jak praktycznie lecę. Smart dog. Ty, no ten ptak poleciał do góry teraz, no, to jest żart?
Przecież kurwa jestem pod nim, nie? What did you find for me? Dlatego zestrzelę się w kurwie na niego, nie? Ty dzbanie, kurna, pokaż gdzie mam iść. Bo nie mam jak już latać. Jak ja mam? Jak niby? Baby Tigre, how's it going with those medical supplies? I'm working on it. Don't put off what you can do today, because tomorrow can turn into yesterday, and by then it's too late. I think you might need a nap, big guy. Jedno pytanie, nie? Jak niby miałem go, kurna, lecąc tym pieprzonym kombinezonem dogonić, jak on, kurna, zawracał co chwilę? Hungry, aren't you? Si, si. Who's the real guerrilla? You are. What did you find for me? No kurwa, spierdalaj kundu, bo ci łeb odstrzelę. Biorę kłada, bo przecież nie nadążę za nim. Ja się za bardzo oddalam od celu. Wcale ten ptak nie lata jak popierdolony w tył, do tyłu i do przodu, nie? Pół mapy zwiedzę dzięki temu questowi. Kurna, dobrze, że zdążyłem zsiąść. Jednak nie zdążyłem zsiąść. Dobra, wszystko spoko, tylko że jak teraz go nakarmię, to nie mam czym za nim podróżować, bo rozjebałem kłada. Podręczny list, drogi Luisie, odbiło ci? Oczywiście, że zauważyłem patrole Saldados. I nie, nie będę pracował z tobą jako obserwator. Ciągle wyciągam z moich upraw pociski z ostatniej wojny. A jeśli nie pamiętasz, to mój ojciec też pomagał tam dawnym partyzantom i został za to powieszony. Ci partyzanci nie są legendami, tylko zdrajcami. A każdy przyłapany na pomaganiu zdrajcom ginie. Nie marnuj na nich życia, niech gniją w dżungli, bo tam jest ich miejsce. Alvaro. Who's the best pelican in Yara? Udław się, pelikanie. You. No i kurwa, znowu gdzieś leci Menel. A pierdolę. Ta, no wracaj teraz w tą stronę jeszcze, nie? Ty zdecyduj się, gdzie lecisz, bo nie wiem, gdzie mam się. Good dog. Now what do we have here? To niezły do szybowania. Love that dog.
No dobra, niby się oddala za daleko, ale i tak możesz tego questa dalej robić, nie? What did you find for me? To jest kurna najgłupszy quest ze znajdowaniem skarbu, jaki był. Dobrze, że teraz jest tu łódka, bo coś czuję, że będę musiał płynąć. Wiecie, że ja tego ptaka na końcu zastrzelę, nie? Konwój? A. Rysy na zatłoszczonym papierze. Tak, katamaran. Katamaran wyleciał w powietrze. Wydawało mi się, że zbiorniki paliwa były dostatecznie daleko od moich ulepszeń obronnych. Zawsze znajdzie się inna łódź, ale szkoda, że tego samego nie da się powiedzieć o palcach. Może skłonię marynarkę wojenną, żeby wystrzelono w moją stronę parę torped. Albo wrócę do mojej maszyny pogodowej. Ona była obiecująca. Gwarantuję, że cokolwiek wymyślę, zaskoczę prezydenta Castillo, Osvaldo. Kolejny skarb odkryłem, nie? Ty, a klucz gdzie masz? You just sneak a key in my pocket, or are you happy to see me? Okay, Danny, you are talking to a bird. Zwinięta wiadomość. Sergio, jeśli to znalazłeś, to znalazłeś też zapasy. Dopilnuj, żeby trafiły we właściwe ręce i od czasu do czasu zaglądaj do Danilo. Będę myślała o tobie i Danilo, choć może nie w tej kolejności. Jar Dira. Nawet nie wiesz, jak mnie wkurwiłeś, ptaku, nie? Ja tu mam obok. Ja tu mam kolejny skarb. Pokczamp. Tam mamy skarb, to sobie odznaczmy. Tu będzie, ta mapka jest po prostu pod skarby zrobiona, nie? To jest chyba punkt kontrolny, więc spoko. Tu też jest punkt kontrolny do typa. I tutaj. Spoczko. Będzie gdzie się teleportować później. To mnie interesuje, bo... Sniper. No był raczej. A, to jest po prostu taka lokacyjka z dupy. Siądźmy sobie na skuterek wodny i podpłyńmy tam do tamtego znacznika. I'm at a little fishing village on the south side of El Este. What is this place's deal? Larabi, Market 67, the people of that little place fed all the guerrillas hiding in the mountains. Looks empty now. You can blame Admiral Benitez for that. She shoots holes through fishing boats now. If you ask me, they had the best fish on the island.
Wzbierająca fala. Jeśli dotyczy nasz Libertad, to znaczy, że wszyscy zginęliśmy. Wiedzieliśmy, że do tego dojdzie, przygotowaliśmy co się dało i zostawiliśmy ci skład z zapasami, które pomogą ci nas pomścić. Tajemnica przełączników chroniących ten skład jest prosta. Została ukryta na naszych łodziach. Nazwaliśmy je na cześć legend, więc znajdziesz je bez problemu. Przez całe nasze życie, dzięki łodziom, bezpiecznie docieraliśmy z morza do domu. A teraz pomogą tobie w dorwaniu nadziei i pomaganiu. Viva Libertad, viva Yara. Czyli łódki. El Tigre del Mara, to jest pierwsza. Szukaj we wsi łodzi, które nazwano na cześć pięciu legend. Pomogą mi cyfry w pobliżu tych łodzi. No tu jest jedynka. That's what you get. O kurde, blaszka. Tu jest jakaś łódź na dachu. No, wspinaj się. Looks like this one's for you, Clara. To jest czwórka. Tu jest jakaś kolejna. La Loki. Someone knows their military strategists. To jest trójka. Czyli 2,5 mi jeszcze brakuje. No kurde, żeby zaraz się nie okazało, że mi będzie cały czas ich brakowało. Tu jest kolejno. Dobra, wejście jest przez ten dach. No, naprawdę nie wejdziesz tu, nie wespniesz się? Spoko, tylko brakuje mi jednej łodzi. Bum, bum się wyjebał. No wejdź kurwa na ten daszek. This one's named for Lorenzo. Aged a bit better than him. No dobra, no jeszcze jedno. To mi chyba odkryło, nie? O ja, teraz najgorzej, nie? Bo znajdziesz 4, masz do odkrycia 5 i się będziesz pieprzył z tym, bo nie wiesz, kurna, gdzie ona może być, nie?
Ja pierdzielę, najgorzej. Dobra, no tu była, więc tu raczej bym obstawiał, że nie ma. Odręczny list. Odeszłam nocą, żeby oszczędzić nam pożegnania twarzą w twarz. Nie mogę tu dłużej zostać i patrzeć, jak nasza rodzina da tyraz na darmo. Teraz będziecie mieli jedną osobę do wyżywienia mniej. Odezwę się, gdy będę bezpieczna. Pamiętajcie, że jesteście kochani, mama. Kurwa, dobre. Tą łódź sprawdziłem. Ojebany wskoczył tu. Nie no, bez jaj, gdzie jest ta ostatnia łódka, nie? Odręcznie na bazgrana wiadomość. Notatki ze spotkania nadzwyczajnego pomysłu. Pomysły na ocalenie Jara B. Prawy łowieckie w głąb lądu po mięso. Zwrócenie się do rządu o nadzorowanie połowu ryb na pełnym morzu w odpowiedzi na permanent perymetr ustanowiony przez admirała Benitez. Rękodzieła z muszli i wodorostów. Czy możemy je wytwarzać i sprzedawać na czarnym rynku albo w głębi kraju? Napisać list do rządu, czy istnieją dodatkowe projekty robocze dające więcej racji żywnościowych. Gdzie jest ta ostatnia łódka? Ja pierdzielę. Dobra, jestem z powrotem. Znajdujemy się dalej przy tym queście i w sumie wchodzimy do środka. Nie znalazłem totalnie, nie wiem gdzie ta ostatnia łódka jest i mam to w nosie. Nie ma sensu tego robić. Dobra. I teraz tak, znaleźliśmy 4 łódki z 5, więc logiczne jest, że ostatni numer jest tym numerem 5, tak? Bo znaleźliśmy różowy. Różowa jest pierwsza, która jest tutaj, nie? Tam jeszcze były kolejne, tam... Jak coś, to sobie cofnijcie filmik. Więc patrząc na to, jak one są rozłożone i jakie mają numery, to zaraz kodzik sobie odgadniemy, nie? Zmięta wiadomość. Niektórzy z was mają pamięć jak moja Abuena. Podpiąłem przełącznik resetujący po tym, jak trójka z was nas zatrzasnęła. Czego ja dla was nie robię, frajerzy? Dobra. Teraz tak. Najpierw była jedynka. Jedynka była różowa. Potem było zielone, łódka zielona, miała dwójeczkę, czerwone, tu jest zielony, dobra. Trójkę miała niebieska, czyli ta. Żółta była 4. No, a czerwona, której nie znalazłem, była 5, więc... Negit. I teraz trzeba przełącznik dupnąć w dół. I otwarta. No i dobra. Nie było to jakieś trudne też w sumie. Jak znaleźliśmy już 4... To już dalej poszło bezproblemowo. Spoko, kwestik. Nasz piesio tam dalej leży. Dobra, kończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy robili sobie jeszcze ten tutaj wyprawę po skarb przykazanie pałeczki. Przekazanie pałeczki. No i zajmiemy się weźleki, czyli operacją. A dalej zobaczymy. No mamy tutaj też 3 lokacje do zrobienia. Mamy też jeszcze 2 tutaj łącznie do zrobienia te. Tu jest punkcik kontrolny, też by było warto go odebrać, żeby mieć gdzie się tepać w razie czego. No i tu też jest punkt kontrolny, więc tutaj sobie pojadę jutro w następnej kolejności, żeby mieć już jakiś teleport tam na dół, oprócz tutaj tej bazy jednej, czy tej drugiej, czy tutaj tych dwóch miejsc, bo kurczę, tutaj jest kiepsko, tak szczerze mówiąc, z teleportacją. Ale na spokojnie zrobimy to sobie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, suba, dzwoneczek oczywiście też.
i zapraszam Cię do linku w opisie. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć.